Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Stratis. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Stratis, strona główna projektu. Jest to projekt umożliwiający tworzenie smart kontraktów. Jest to platforma do tworzenia ICO, uruchamiania własnych ICO. Oraz jest to projekt, który również można wykorzystać w modelu BAS, czyli Blockchain as a Service. Oznacza to tyle, iż możemy po prostu do swojej organizacji wziąć całą infrastrukturę właśnie projektu Stratis i uruchomić ją, zaimplementować na niej poszczególne smart kontrakty, poszczególne wymagane funkcjonalności według naszych wymagań i według naszych założeń. Coin Paprika, widok na produkt Stratis, jest już z nami ponad 3 lata na rynku. Cały czas jest w fazie wytwarzania. Zakładka Code Progress pokazuje tutaj, że prace cały czas są wykonywane na tym projekcie. Także przejdźmy do GitHuba i zobaczmy, co tam się tak naprawdę w tym projekcie dzieje. Głównym takim korem, korowym projektem Stratis jest właśnie Stratis Bitcoin Full Node, repozytorium o takiej nazwie na GitHubie. Jest to implementacja protokołu Bitcoin w języku C#. Cały właśnie Stratis jest głównie tworzony w języku C#. Smart kontrakty również mogą być tworzone na tej platformie w tym języku. Język C# jest dosyć popularny, jest dobrym wyborem na tę platformę. Od języka C++ różni go przede wszystkim łatwość w implementacji oraz składnia. Zakładka Issues, tutaj mamy obecnie otwartych 128 issue, prawie 900 zamkniętych. Tutaj widzimy, że podczas niektórych tych toczą się dyskusje, także dobrze to świadczy o projekcie. Nawet mamy coś w milestone, niestety jest to tylko założony na milestone i nic tutaj ciekawego się z tego nie dowiemy. Było to założone już prawie rok temu, także no szkoda, bo tak to można byłoby fajnie to weryfikować. Jeśli chodzi o to, czy na chwilę obecną mamy jakieś poważne błędy, to tak, mam ich 11 otagowanych jako bug. Czyli to zdecydowanie będzie musiało zostać rozwiązane przed wersją release kolejnej wersji. Jeśli chodzi o pull requesty, to również tutaj są stosowane przez właśnie zespół, także jak najbardziej prawidłowo, widać duże zaangażowanie po ilości czynności włożonych w poszczególne issue, są to komentarze, commity, zamykane issue dla pull requesta i tak dalej. Niestety w zakładce projects również nic nie znajdziemy. Wiki moim zdaniem jest trochę zbyt ubogie jak na platformę, która właśnie ma umożliwiać tworzenie smart kontraktów. Powinno być tutaj więcej trochę technicznego opisu dla osób, które właśnie tą platformę chcą do takich zastosowań, do jakich ona jest przeznaczona, wykorzystać. Security, tutaj niestety projekt Stratis nie znalazłem żadnej informacji o tym, czy prowadzi program Bug Bounty, jak podchodzi właśnie do kwestii związanych z znalezionymi podatnościami na swojej platformie, no, także niestety to nie jest dobre podejście. Zakładka Insights, tutaj widzimy wersję release wydaną 3 dni temu. Na bieżąco merge'owane pull requesty, także wygląda to, że proces rozwoju tego projektu będącego w fazie ciągłego wytwarzania jest prawidłowo zachowany. Z ciekawych rzeczy mamy tutaj na stronie Stratis Development Roadmap. Tutaj są wymienione poszczególne funkcjonalności, które mają być zaimplementowane w 2019 roku. Naprawdę fajnie było, jeśli to byłoby oczywiście skorelowane w jakiś sposób z GitHubem. Może byłyby założone
albo projekty, albo milestone i do nich przypisane konkretne issue lub pull requesty. Niestety tutaj takiej sytuacji nie ma. Tutaj mamy tylko opisane, do czego tak naprawdę to będzie służyło. Także nie mamy za bardzo mechanizmu weryfikacji postępu, weryfikacji tempa pracy zespołu nad tym, do czego się zobowiązał, a mamy już październik 2019, a te wszystkie tutaj ciekawe, naprawdę ciekawe feature'y mają być do końca tego roku zaimplementowane, także na pewno trzeba będzie zobaczyć gdzieś w okolicach stycznia, co tutaj udało się przy tym projekcie wykonać z ciekawych rzeczy. Mamy tutaj również wsparcie dla Unity, czyli dla frameworku do tworzenia gier. Tym samym powoduje to, że projekt Stratis będzie oczywiście konkurencją dla projektu Engine. Jeśli chodzi jeszcze o rzeczy, na które tutaj warto zwrócić uwagę, to oczywiście newsy, czyli taki blog tego projektu. Oni tutaj co miesiąc, z tego co zauważyłem, właśnie wydają taki wpis, w którym informują, co zrobili. Oczywiście takie informacja typu ile commitów, jakie zmiany w ilu plikach zaszły, nie są za bardzo, że tak powiem, wiążące, ponieważ nic one nie mówią. To jest opis tego, co udało się wykonać, jednak również nie ma odniesienia do GitHuba, aby udowodnić to, że rzeczywiście te czynności zostały wykonane. A z tego, co wiemy i co zaobserwowaliśmy w poprzednich odcinkach analizujących inne projekty na moim kanale, niektóre projekty właśnie tak to prowadzą i wtedy mamy pełną czytelność, wiemy, rzeczywiście to zostało wykonane, mamy fragmenty kodu, które to potwierdzają. Także może tutaj to ulegnie zmianie, bo projekt zapowiada się dosyć ciekawie. Jeśli chodzi o inne istotne rzeczy, niestety nie mamy tutaj żadnych wpisów na Stack Overflow. Nie mamy też za bardzo informacji, gdzie właśnie możemy się wymieniać doświadczeniami podczas tworzenia rozwiązań na tą platformę. Mamy link do Discorda. Ciekawą rzeczą jest tutaj Stratis Academy, czyli takie miejsce, gdzie możemy zdobywać wiedzę odnośnie tematów związanych z technologią blockchain. Brakuje mi tutaj tylko odniesienia do właśnie możliwości implementacji tych omawianych tutaj funkcjonalności, aby po prostu je od razu implementować na Stratisie. Mam tutaj opisane smart kontrakty, bardzo to fajnie wygląda. Także tak naprawdę miejmy nadzieję, że tutaj to cały czas zostanie rozbudowane. Widzimy właśnie, jak przykładowo taki smart kontrakt tworzyć na platformie Stratis. Także bardzo, bardzo dobre miejsce Stratis Academy. Jeśli chodzi o ten projekt, to na tę chwilę to wszystko. Z pewnością w porównaniu do innych platform tego typu wyróżnia go język, w jakim te smart kontrakty mogą być tworzone. Wyróżnia go możliwość tworzenia właśnie tych prywatnych łańcuchów, prywatnych blockchainów. To, co wspominałem wcześniej, możliwość właśnie wzięcia infrastruktury, uruchomienia jej na przykład w chmurze azurowej, w chmurze firmy Microsoft i po prostu korzystania z tego wewnątrz organizacji w oparciu o właśnie infrastrukturę Stratis. Projekt cały czas w trakcie wytwarzania. Bardzo istotne według mojej opinii jest to, ile uda mu się zrealizować z tej pokazanej roadmapy, ile z tych funkcjonalności zostanie zaimplementowanych. Także za jakiś czas pewnie wrócimy do tego projektu i zobaczymy, jak te właśnie postępy w którą stronę one idą. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję za poświęcony Wasz czas. Zapraszam do zadawania komentarzy, jeśli jakieś kwestie wymagają jeszcze dodatkowego omówienia. Zapraszam również do odwiedzania pozostałych kanałów Kryptonarodu. Dziękuję, cześć.